Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bezpan.pl. Specjalnie tak nagrywam dzisiaj filmik, dlatego że w nocy był marznący deszcz. W zasadzie to nie deszcz, a taka mżaweczka, ale chciałem wam pokazać, jak fajnie liście się zachowują w czymś takim. To jest mój taras, na którym jest obecnie lodowisko. Nie można nogi postawić, bo po prostu można by tu karing uprawiać. Proszę, kordylina. Patrzcie, jaki czad. Normalnie o. Cyk. Łamie się. Cyk. Cyk. Tak to wygląda. A tutaj mamy cykasa. Wiecie co? Wczoraj miało być na plusie. Plus 5 stopni. No tak mówili synoptycy, fachowcy, wiadomo. Cały dzień nie wyszło nawet powyżej zera. Było chyba maksymalnie minus 0,5. No, cały dzień, całą noc był na mrozie. Teraz znowu będzie cały dzień. Zobaczcie, jakie ma liście zmrożone. Lód się z niego kruszy. O. Cyk. Cyk. Tak to wygląda zmrożenie na cykasie. Idziemy zobaczyć, czy jakieś inne też są zmrożone. Tu są maluchy. Maluchy. Ich nawet nie dotykam. Kordyliną już się bawiliśmy. Wagnerianus. Wszystko jest zamarznięte. Patrzcie, jak pęka. Wow. Jakby tego deszczu marznącego było więcej, to normalnie lód mógłby być taki gruby, żeby połamało liście, tak? O, tutaj mamy princeps. Zobaczcie, jak pięknie przebarwiają się liście, widzicie? W miejscach, gdzie jest większy mróz jakby. Patrzcie, te liście są calusieńkie. One są calusieńkie, zamarznięte. Nie oddaję tego oczywiście. O. Nie chcę tego tak za mocno wyginać, bo się po prostu połamie od tego lodu. Tak wygląda marznący deszcz. Tu mamy na jubilei to samo. Słyszycie, jak szeleści? Nie będę nic mówił. Tak wygląda marznący deszcz. Idziemy do Tritrinaxa, który z założenia jest sztywny. I uwaga! Wszystko zamarznięte na kość. Niezłe jaja, nie? Na Initalu, patrzcie, jak teraz wyglądają ekstra przebarwienia mrozowe. O, i łamiemy. Ekstra. To tak tylko wam chciałem pokazać, jak wygląda marznący deszcz. I ostrzec was, że gdyby tego było więcej, gdyby ten deszcz był bardziej intensywny i by zamarzł, to naprawdę wszystko mogłoby obwisnąć i zostać po prostu połamane, bo lód jest mega ciężki. A tutaj mamy małe trochę karpusowisko i małe trochę karpuszki. O, tak samo są zmrożone. Ciekawe, co z nich będzie po kolejnej zimie. Tak to wygląda. Jest ich tutaj kilkadziesiąt. A niech sobie rosną. Zobaczymy, może któryś będzie najbardziej wytrzymały. I to by był fajny, fajny test. Tu mamy Hystrix. O, wszystko zlodowaciałe. Dobra, kochani, to by było na tyle. Nie będę koło lodowiska swojego przechodził. Zobaczcie, jak fajnie się roztrata wyróżnia na tle innych roślin, tym kolorem niesamowitym. Już wam pokazuję jeszcze od tej strony. O, i ona też jest cała zlodowaciała. Ale czad. Życzę wam wspaniałego dnia, żeby wam deszcze takie marznące nie spadały, bo to nic przyjemnego. Trzymajcie się. Cześć!